Słuchajcie, w tym odcinku chciałem wytestować pewną nowość, może nie nowość, ale ta kombinacja może nie jednej zaskoczyć, bo taki baktyn jest Wam na pewno dobrze znany. Taki baktyn jest rewelacyjny na już naruszone miejsca, gdy tatuaż po prostu po jakimś czasie staje się mega bolesny i go psikamy na już naruszone miejsce, tak? I prędzej go nie można za bardzo stosować, bo no co nam to da? Nic nam to nie da, ale jest pewne rozwiązanie. Taki derma roller, który ma tutaj, widzicie, takie ostrza i one naruszają nasz naskórek i w połączeniu baktin z tym derma roller możemy osiągnąć sukces naprawdę mocny i może być to wielka ulga dla nas podczas tatuowania. Ja chcę wykonać sobie mały wzór, aby sam spróbować, czy faktycznie jest to znieczulone. W tym miejscu chcę sobie zrobić kilka gwiazdek. Gwiazdki są zawsze ponadczasowe, zawsze modne. I chcę je tutaj właśnie umieścić pod tym kaktusem, więc nie pozostaje nam nic innego, jak poczyścić to miejsce. Oczywiście jest to bardzo ważne, AHD1000 robi robotę, polecam każdemu. Tutaj warto zadbać bardzo, bardzo mocno, jak przy każdym tatuażu, o higienę i delikatnie, naprawdę delikatnie to odkazić. Dlaczego delikatnie? Znaczy odkazić. Delikatnie tutaj obgolić, żeby nie naruszyć oczywiście naszej skóry, naszego miejsca. To miejsce jest takie dosyć delikatne, bo tutaj skarpetki są podtąd pociągnięte jeszcze niedawno, a dokładnie dwie... już się, i widzicie? I już poszło. Widzicie? Teraz warto to odkazić i... Kuboty oczywiście niezawodne. I teraz odkażamy. I co? Mamy tutaj odkażone. Mamy miejsce idealnie odkażone. Patrzcie na to. Jeszcze raz pikniemy, odtuścimy. Cak, 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 cak. I robimy. Zobaczymy krótkie przymiarki, czy te oto ponadczasowe i jakże życiowe gwiazdki mają idealnie, one idealnie to pasują, ale zanim szprejniemy baktinem, to musimy zderma rolerować to. O, i faktycznie czuć nakłucie. Krew jakaś leci? Nie wiem, chyba nie. No i wiadomo, to jest jednorazowego użytku. Jedziemy i próbujemy. Tutaj to się na pewno znieczuli. To jest naprawdę ostre. Delikatne nakłucia. No czuć. Niech się porządnie to znieczuli. O, 3 minuty nagrania. Nie wiem, czy to rzucę na TikToka, czy na YouTube'a. Może i tu, i tu, i tu, i tu. Kto z Was miał już do czynienia z tym? Bo taki derma roller to pewnie jest potrzebny dla ludzi, którym zarostu brakuje gdzieś tam. Albo nie wiem, nie znam się na tym, ale wiem, że jest to sprzedawane na pewno w Arsach, Arstatu. Polecam. U nich zawsze, w większości u nich kupuję. Samo to w sobie już jest bolesne. Dobra. Wystarczy. Teraz nie odkażamy już, tylko co? Bo to samo w sobie było sterylnie zapakowane, żeby nie było. Sterylnie zapakowane to było. I teraz to. Dajemy baktina. Baktina Max nawet, bo jeszcze jest wazakoina mocna. Idealnie. Jeszcze raz psiknę, żeby nie było. I daję to pod folię na 10 minut. Daję to pod folię na 10 minut i lecimy. Przygotuję stanowisko i... Dobra, trzeba odpakować, bo było mocno zafoliowane. Przetrzemy to teraz, już zobaczę, czy jakie będzie pierwsze odczucie. No jest jakby delikatnie znieczulone, nawet to widać, widzicie, tutaj nawet jest to widoczne. I teraz tak, warto odbić wzór, wszystko jest. I teraz co? Odbijamy ten wzór. Jest to wzór
ponadczasowy, będzie on zawsze aktualny. I tak. I lecimy tu i tu. Także patrzcie, gwiazdki. Wszystko jest. Tak. I co? Od góry tu jest to. No i lecimy powoli. Czy powoli? Że tak powiem, normalnie rzecz biorąc, musiałoby to się jeszcze wysuszyć. I też może damy temu chwilę wysuszyć. Tę chwileczkę. Widzicie? Ale tu można z bani lecieć. Robimy teraz powoli pierwsze wkucie. Ja jestem mega, mega ciekaw, jak to będzie. Czy będzie boleć, czy nie będzie boleć. To będzie szybki tatuaż, no nie oszukujmy się. Na stały prąd, dziewiąteczką lecimy. Widzicie, bezprzewodowo, żeby nie było. Dziewiątką porządnie to zbijemy. Zaczynamy od... O, czuć, że jest wieczulone. Czuć. Ale niewygodnie. Ło. No rzeczywiście. Rzeczywiście mniej boli. Ja wam powiem szczerze, ja jestem normalnie w niebo wzięty i naprawdę to działa. To działa, jest wielka ulga przy takich małych tatuażach, naprawdę. Jest to naprawdę delikatnie znieczulone. Mocniej wbijałem, no jest odczucie ulgi i tu nie ma co się łudzić, że nie ma co ściemniać. Jest. Ten tatuaż naprawdę jest. Był. Lżej do zniesienia. Już maszynka jest do wyłączenia. Przemywamy całe powierzchnię, cały plac boju i te piękne, ponadczasowe, zawsze aktualne gwiazdeczki, zawsze aktualne. O, tak, niech się trochę odkrwawi. Prima sort. Lecimy.